Jedną z wielu atrakcji gminy Jeleśnia są liczne szlaki turystyczne, niezwykłe krajobrazy i punkty widokowe, z których rozpościera się panorama na całą okolicę. W wiosenne przedpołudnie odwiedzamy położoną u stóp Romanki beskidzką wieś, Sopotnię Wielką. Do Sopotni docieramy jednak przez Krzyżową, przepięknie położoną wieś, w której naszą uwagę przykuwają szczyty Pilska i jeszcze ośnieżonej Babiej Góry. Krzyżowa to miejscowość, w której znajdują się liczne ścieżki rowerowe, a tym samym to doskonała baza do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzisiaj w poszukiwaniu wiosny wyruszyliśmy na trasy rowerowe i spacerowe na terenie gminy Jeleśnia, gdzie każdy, myślę, spędzi czas według uznania i tego, co lubi. Można tutaj biegać, jeździć na rowerze. Jesteśmy na drodze z Krzyżowej do Sopotni Wielkiej. Droga, na której znajdujemy się, do Dublina. Myślę, że jest świetna na takie rodzinne wycieczki, gdzie można fajnie asfaltem sobie przejechać i zjechać w dół Sopotni, potem taką prostą drogą do rynku. Widoki przepiękne, jeden z ładniejszych punktów widokowych na terenie naszej gminy. Leży między Jeleśnią a Korbielowem, a ponad nią górują szczyty Romanki, Rysianki i Pilska. Główną atrakcją Sopotni Wielkiej jest szeroką kaskadą opadający wodospad. Sopotnia Wielka może bowiem poszczycić się najwyższą kaskadą w Beskidach. Jej wysokość wynosi ponad 10 metrów. Cały obszar Sopotni Wielkiej wchodzi w skład Żywieckiego Parku Krajobrazowego, a wodospad ten, będący pomnikiem przyrody, stanowi wizytówkę nie tylko Sopotni, ale i całej gminy. Czym charakteryzuje się ten wodospad? Jest to najpiękniejsze miejsce tutaj u nas na terenie, gdzie można przyjść, wypocząć spokojnie, naładować sobie baterię, energię taką pozytywną nabrać tutaj do dalszych działań i do pracy. Czy to miejsce jest chętnie odwiedzane przez turystów? Bardzo chętnie, jest to najpiękniejsze miejsce na terenie naszej gminy, tak myślę osobiście, gdzie człowiek przychodzi, może sobie odpocząć, podumać nad tym, co chce zrobić, albo po prostu pobyć z przyrodą na co dzień. Jest to miejsce bardzo dostępne, gdzie podjeżdżamy sobie na parking, nie trzeba daleko wychodzić, można zostawić samochód, posiedzieć tutaj, przejść się i nie jest to jakieś trudne, żeby tutaj wejść. Ciekawostką miejscowości jest także najdłuższa w Żywieckim Parku Krajobrazowym, licząca 101 metrów, jaskinia Wickowa. Ewa Jeremicz, WG Media.